Witam Państwa serdecznie. To są wideokomentarze BossFX. Mamy piątek, 9 grudnia, 15.00. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zacznijmy od futures na tutaj Dow Jonesa w układzie H1. Kurs znajduje się w rejonie 19 647 punktów i zauważmy, że zbliża się mniej więcej do górnego ograniczenia takiego propodażowego impulsu engulfinga spadkowego, który zaistniał podczas wczorajszej sesji między 20 a 21. Po tym engulfingu mamy takie podnoszenie się, powolne podnoszenie się tutaj notowań Dow Jonesa. Natomiast jeżeli nie uda się przebić oporu 19,658, to prawdopodobnie kurs będzie tutaj poruszał się lekko zniżkująco, będzie mógł bardziej pesymistycznie postawić jakby się wobec zrealizowanych dynamicznych faz wzrostowych, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, które doprowadziły do takiej ekspansji sygnału średnich z 22 i 55 godzin. Te średnie są nadal ułożone prowzrostowo, więc taki ich układ, który jest korzystny dla grupy kupujących, będzie trudno zanegować i o tym trzeba pamiętać. Natomiast najszybsze price action rządzi się swoimi prawami i jeszcze raz podkreślę, brak przełamania 19,658 może prowadzić do ruchu w stronę właśnie tej średniej z 55 godzin i nawet lekko ją naruszyć w dół, na przykład w stronę 19,460. Ale zapamiętajmy jedno, że takie pozytywne rozłożenie tych średnich powinno prowadzić do podtrzymania impulsu wzrostowego i dopiero przekształcenie tych średnich na taki wzór spadkowy nachylony w dół dawałoby jakieś znacznie większe ryzyko niż tylko zwykły pullback rzędu 150 czy 200 punktów na futures na Dow Jonesa. Zobaczmy teraz na S&P 500. Tutaj mamy również podobną sytuację z oporem 2250 punktów. Jest to opór dosyć istotny z tego względu, że od nieco ponad 20 tutaj godzin kurs nie jest w stanie przełamać tej bariery, jednak jak najbardziej posiada impet dzięki właśnie tym zwyżkującym średnim do tego, aby tego dokonać. Zauważmy jednak, że linia CCI na ten moment jest poniżej wcześniejszego ekstremalnego szczytu. Jeśli kurs wyszedłby na nowe rekordy, na nowe maksima, a linia CCI by tego nie potwierdziła, to będziemy mieli do czynienia z taką negatywną dywergencją i dosyć podwyższonym ryzykiem redukowania skali tego optymizmu. O czym należy pamiętać w kategoriach ryzyka? Te pozycje, które próbowały podjąć ryzyko i jakby takie wiły kontynuacji wzrostów, to te pozycje doszukiwały się mniej więcej gdzieś w rejonie 2243-2244 wsparć. I na tej podstawie trzeba pamiętać, że tutaj jest lokalna bariera, taka, która podpiera nam tą tendencję wzrostową. Kolejna znajduje się mniej więcej tutaj w zakresie 2235-2232 i do tego domyka się impuls wzrostowy przedstawionych średnich, więc takie mamy mocne, optymistyczne stanowisko na koniec tygodnia. No i zobaczymy, co pokażą kolejne przyszłotygodniowe sesje. Niemniej jednak zauważmy, jak prezentuje się DAX. DAX, którego odzwierciedleniem jego siły poza przedstawionymi średnimi jest także rozłożenie wskaźnika Commodity Channel Index. Wskaźnik ten od praktycznie 75 godzin nie przebywał, 75-72 godzin nie przebywał poniżej minus 100 punktów. Jest to oznaka dominowania zależności wzrostowych, tendencji takich pozytywnych. Natomiast jeżeli ta linia spadłaby poniżej minus 100, to będzie to taki sygnał ostrzegawczy przy równoczesnym spadku kwotowań, tutaj DAX-a, futures na DAX-a, a że ta tendencja wzrostowa zaczyna nam się tutaj podłamywać, że impuls wzrostowy uległ wyczerpaniu i może przejść w horyzont, może się zacząć się przekształcać w jakąś konsolidację, mniej więcej 10-900, 11 czy 12 tysięcy. No i dopiero odwrócenie tych średnich na dynamiki ujemne, spadkowe mogłoby tutaj przynieść coś istotniejszego, ryzykownego dla długich pozycji, ale pamiętajmy, że jeżeli się pojawi pierwsza taka gwiazda wieczorna, pierwszy prognostyk przełamania lokalnej linii trendu,
to może część, grupa inwestorów może tutaj dynamicznie próbować cashować swoje pozycje, realizować zyski z tak dynamicznego ruchu, w którym futures na DAX zyskały przeszło 700 punktów. Na sam koniec zobaczmy FPL20. Bariera 1920-24 zadziała perfekcyjnie. Jest to bariera historyczna. W ogóle punkt 1924 jest to punkt historycznie bardzo istotny według analizy technicznej dla FW20, FPL20. Odbicie się od tej bariery w dół już dało swego rodzaju prognozę, że tutaj jest zadyszka. Jeżeli ta bariera byłaby przetestowana ponownie, albo ewentualny kurs znalazłby się ponad tą barierą, a linia CCI nie pokonałaby swoich wcześniejszych ekstremów, to mielibyśmy do czynienia z negatywną dywergencją i kurs po zejściu poniżej 1924 mógłby zacząć dynamicznie nam wydaje słabny w stronę 1858, 1800. 18, 1780 w stronę tych barier. I zobaczmy, że FPL20 jest tutaj relatywnie najsłabszy względem właśnie DAX-a, S&P 500 czy Dow Jonesa. No, z wiadomych tutaj lokalnych także przyczyn. Natomiast impuls wzrostowy trwa i brak przełamania przedstawionych dwóch na przykład wsparć najbliższych może prowadzić do takiego wejścia FPL20 w układ konsolidacyjny. Dziękuję za uwagę. Thank you.